Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witamy widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria w rozmowach niedokończonych. Dzisiejszy temat, który podejmujemy, to wpływ diety na płodność. To, co jemy, w jakich odstępach czasowych, jaką dietę trzymamy, ma niesamowite znaczenie na nasze samopoczucie, na nasze codzienne funkcjonowanie. Jak się okazuje, również ma to duży wpływ na płodność. Temat ten podejmujemy z specjalistami z tego zakresu. Są z nami pani doktor habilitowana nauk medycznych Jolanta Wasilewska, pediatra, alergolog. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże. Pani doktor przyjechała do nas wraz ze swoim małżonkiem, panem Tadeuszem Wasilewskim, którym jest również doktorem nauk medycznych, ginekologiem, naprotechnologią. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Tak jak wspomniałem, to co jemy ma niesamowite znaczenie, prawda, na nasze życie, na nasze samopoczucie. Nawet można zaobserwować, kiedy człowiek troszeczkę tak przybędzie, prawda, kiedy ta dieta jest bogata, chociażby w cukry, to jednak to samopoczucie nie jest takie, jakie powinno być, bo i człowiek jest bardziej senny, jest bardziej taki ociężały i mniej się trochę w życiu chce. Ale zanim przejdziemy do tej kwestii, do kwestii diety, również w tym aspekcie płodności, aspekcie, który jest dzisiaj dla wielu młodych ludzi, nie tylko młodych ludzi, niezmiernie istotnym aspektem, bo tak wielu ludzi dzisiaj stara się, pragnie mieć potomstwo, a z różnych przyczyn nie może tego potomstwa posiadać. I państwo poprzez swoją działalność również niezmiernie duży wpływ odgrywacie w tym, aby młodzi ludzie, aby pary mogły cieszyć się tym niesamowitym darem potomstwa. I może zacznijmy od tego, jak w ogóle wygląda w obecnej rzeczywistości ta sytuacja płodności, jakie są blaski i cienie tej rzeczywistości. Definicja niepłodności mówi nam o patologii, o nieprawidłowości chęci posiadania potomstwa przy takich naturalnych staraniach przez rok czasu i niemocy doprowadzenia do poczęcia dziecka, do jego następczego urodzenia. Czyli w definicji, klasycznej definicji niepłodności mówimy o roku czasu. Zakładając, że w cyklu naturalnym kobiety przy staraniach o poczęcie dziecka mamy szansę jako ludzie 20%, że do poczęcia dojdzie. Okazuje się, że znajdują się na świecie ludzie, którzy twierdzą, a mianowicie, że w przypadku, kiedy posiądziemy umiejętność obserwacji cyklu, nadzoru nad przebiegiem cyklu, to nasza szansa w takim cyklu poczęcia dziecka rośnie nawet do 30%. I wtedy w tej definicji, mówiąc o niepłodności, możemy użyć czasokresu pół roku. Czyli warto się uczyć i warto słuchać języka naszego organizmu. Niemniej jednak klasyczna definicja niepłodności mówi o roku czasu. Tak, niepłodność jest patologią, która występuje dzisiaj bardzo często przez ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia. Nazwana jest nieprawidłowością społeczną. Dlaczego? Ponieważ dotyka co piątą, szóstą parę małżeńską w tej niemocy braku poczęcia. Wobec tego rzeczywiście problem jest bardzo, bardzo często występujący. Wielu badaczy mówi, że niepłodność nie jest chorobą. Na to znowu duża grupa badaczy mówi, to nieprawda, przecież to jest choroba. Okazuje się, że u podłoża niepłodności leży szereg istniejących chorób, zaburzeń, nieprawidłowości, których istnienie w naszym organizmie determinuje występowanie niepłodności. Czyli niepłodność byłaby objawem tychże schorzeń, tychże nieprawidłowości. Także warto na to zwrócić uwagę. Gdybyśmy spojrzeli na płodność człowieka, na możność posiadania potomstwa, to żeby doszło do poczęcia, to musimy sobie wyobrazić prawidłowy plemnik, prawidłową komórkę jajową, drogę, którą plemnik powinien przebyć do komórki jajowej, prawidłową fuzję, czyli połączenie gamet płciowych, wreszcie transport zarodka, czyli ten początek istnienia człowieka przez jajowód w kierunku macicy, zagnieżdżenie się, prawidłową odpowiedź immunologiczną, akceptację tego nowego życia przez organizm mamy. I wreszcie to, co jest bardzo ważne, środowisko, w którym znajdują się
te gamety płciowe również determinuje jakość tych gamet i możliwość rozwoju początków ludzkiego życia, trwania procesu ciąży. Czyli organizm kobiety, organizm mężczyzny nie jest neutralny. Nie możemy narządów rozrodczych wyjąć gdzieś sobie obok. Bardzo często tłumaczę to pacjentom i tylko zająć się komórką jajową, zająć się plemnikiem i oceniać elementy tylko i wyłącznie te. Ważną rzeczą są poszczególne narządy i organy w całym naszym organizmie. Wreszcie bardzo ważną rzeczą już jest to, co nas otacza. Wobec tego, gdybyśmy spojrzeli teraz na tą niemoc posiadania potomstwa, to możemy stwierdzić, że dochodzi do zaburzeń na tych etapach poszczególnych, pozwalających doprowadzić do poczęcia, do zaburzeń w anatomii narządów rozrodczych, w jakości komórek jajowych, w jakości plemników, do zaburzeń różnych gruczołów dokrewnych w naszym organizmie, do zaburzeń pracy przewodu pokarmowego, do występowania infekcji, do wreszcie stresu, który dzisiaj jest takim wszędobylskim elementem, nie zawsze pomagającym w naszym zdrowiu. Także na możliwość poczęcia dziecka, na naszą płodność składa się szereg elementów. W tym bardzo ważną rzeczą jest to, o czym dzisiaj chcemy mówić, jest praca przewodu pokarmowego i to, co wkładamy na co dzień na talerz. Kilka razy dziennie i próbujemy jeść, czy jemy. Pani doktor, czy masa ciała ma wpływ na płodność? Masa ciała z badań epidemiologicznych wynika oczywiście, że tak. Czyli optymalna jest masa ciała wyznaczona przez BMI, taka, która się mieści w normie. Czyli jeżeli jesteśmy zbyt szczupli, to może się z tym wiązać obniżenie szansy na poczęcie. I jeżeli mamy zbyt dużą masę ciała, to też może się obniżyć znacznie szansa na poczęcie. Przy czym to należy rozpatrywać też bardzo indywidualnie, bo u niektórych osób masa ciała jest wynikiem masy mięśniowej. Czyli raczej nagromadzenie tkanki tłuszczowej, nadmiar tkanki tłuszczowej może obniżać płodność, ponieważ tkanka tłuszczowa jest bardzo ważnym, silnie oddziałującym na cały organizm narządem endokrynnym. Czyli powstają w niej hormony, aktywne substancje, które, mówiąc bardzo krótko, mają efekt prozapalny. Nagromadzenie tkanki tłuszczowej, zwłaszcza tkanki tłuszczowej trzewnej, czyli w obrębie brzucha, wiąże się z wprowadzeniem organizmu w przewlekły stan zapalny. Czyli para, która przygotowuje się do tego, aby począć dziecko, czy sugeruje się, aby w sytuacji, kiedy jest na przykład nadwaga, aby odchudzić się przed ciążą? Znaczy, my mamy podejście troszkę inne. Zaczynamy od diagnozy żywieniowej, czyli oceniamy, czy pacjent, pacjentka otrzymuje rekomendowane dawki posiłków. I może być tak, że w analizie żywieniowej jest bardzo małe spożycie tłuszczu, zwłaszcza cholesterolu, i wówczas to bardzo obniża szanse na poczęcie, ponieważ pierścień cholesterolowy jest taką strukturą, z której później powstają hormony, także hormony płciowe. Więc do poczęcia z jednej strony potrzebujemy tłuszczu w diecie i to powinien być tłuszcz zawierający cholesterol, na przykład jajka, czy mięso, czy inne tłuszcze, zwłaszcza pochodzenia zwierzęcego. Więc sprawdzamy najpierw, czy nie ma niedoboru w spożyciu, ponieważ zazwyczaj do otyłości prowadzi jednak nadmierne spożycie węglowodanów, zwłaszcza cukrów prostych. I wtedy pacjent otrzymuje informację: za mało tłuszczu, za dużo węglowodanów, za mało błonnika. Czyli zaczynamy od indywidualnego spotkania z pacjentem czy z pacjentką, która dostaje informację, co w jej diecie wymaga korekty. Czasami jest to bardzo duże spożycie białka. Jeżeli pacjentka 5 razy dziennie spożywa jogurt, kefir, serek,
to organizm jest w stanie nadmiernej podaży białka, często niedostarczającej spożycia tłuszczu, i mamy do czynienia z taką niewłaściwą jakością składników pokarmowych, które prowadzą do nierównowagi hormonalnej. Czyli nie można powiedzieć, teraz ostatnie dni pacjentka 120 kilo, ale to była głównie masa mięśniowa, więc po krótkim miesięcznym, dwumiesięcznym okresie diety i ubytku 5 kg, a cieszą się ci Państwo z poczęcia. Więc duża masa mięśniowa to nie jest jednoznaczne z problemem z poczęciem. Nagromadzenie tkanki tłuszczowej trzewnej i zaburzenia hormonalne. Na pewno warto powiedzieć, że nadwaga to nie jest tylko to, że wkładamy na nasz talerz czegoś za dużo, czy proporcje danych składników pokarmowych są nieprawdziwe, nieprawidłowe. To jest również szereg chorób objawiających się zaburzeniami endokrynnymi. To jest również dzisiaj znowu wszędobylski brak ruchu, brak wysiłku. Kiedy z takiego okresu młodzieńczego, kiedy gramy w przeróżne gry i biegamy, i chodzimy, i skaczemy, tak w cudzysłowie oczywiście, to będąc już statecznym małżonkiem, jeździmy do sklepu, który jest oddalony od naszego domu o 500 metrów samochodem, żeby zrobić zakupy i wrócić z powrotem do domu. Także ten wysiłek fizyczny jest tutaj również istotny. No i wreszcie te zaburzenia, jeszcze raz, o których wspomniałem, endokrynne, które mogą prowadzić do nadwagi, gdzie ten pacjent mówi, przecież ja naprawdę nie jem zbyt wielu rzeczy i moim zdaniem odżywiam się prawidłowo, a jednak ta tendencja do nadwagi jest, chociażby w nadczynności tarczycy, w niedoczynności tarczycy też tak się zdarza, czy w zespole policystycznych jajników również obserwujemy taką sytuację. Zaraz postąpimy dalej w naszej dyskusji na temat diety w tej aspekcie płodności. Niemniej jednak cieszę się obecnością Państwa też, nie mogę nie zapytać, ponieważ dzisiaj pary, które borykają się z trudnością poczęcia tego niezwykłego daru, jakim jest potomstwo. Dzisiaj świat daje im możliwość in vitro, prawda? Jest też druga możliwość, możliwość naprotechnologii. I tutaj pan, panie doktorze, przeszedł taką specyficzną drogę w swoim życiu, ponieważ przez 15 lat zajmował się pan tą rzeczywistością in vitro. I później nastąpiła pewnego rodzaju metamorfoza, przemiana w pana życiu. I od 10 lat zajmuje się pan tą metodą naprotechnologii. Z pana doświadczenia, jak ta rzeczywistość wygląda? To zestawienie. Ja myślę, że doszło do rzeczywiście rewolucji w moim postępowaniu, w gabinecie, gdzie pracuję, w kontakcie z pacjentami. I ta rewolucja między innymi skutkuje tym, że wręcz chciałbym z ojcem dyskutować, że nie pary, a małżeństwa. Bo dzisiaj nie powinniśmy się bać nazewnictwa takiego prawdziwego. To są małżeństwa, które się zgłaszają. Oczywiście małżeństwo jest parą. Parą ludzi, którzy się kochają, którzy borykają się z problemem niepłodności, siadają przed doktorem, podnoszą dwa palce i mówią, proszę nam pomóc, bo mamy kłopot. No ale wracając do istoty pytania. Prawie 40 lat temu wymyślono program in vitro. To miało być obejście wszystkich przyczyn, to miało być usprawiedliwienie naszej niemocy, możliwości pomocy małżeństwom różnymi innymi elementami medycyny. Mieliśmy wystymulować jajniki po to, żeby wydobyć na zewnątrz komórki jajowe, uzyskać plemniki, połączyć te komórki jajowe z plemnikami, stworzyć warunki do hodowli tak zwanej zarodków, czyli początków istnienia człowieka i w drugiej, trzeciej lub piątej dobie dokonać tak zwanego transferu, czyli przeniesienia zarodków do jamy macicy i następczego przyjmowania leków przez kobietę i oczekiwania na rezultat takiego postępowania. I teraz w ciągu 40 lat medycyna zrobiła milowy krok do przodu w sensie swojej wiedzy. Bardzo mocno rozwinęły się dziedziny takie jak endokrynologia, alergologia, dietetyka. Zaczęliśmy poznawać na przykład nowy narząd w naszym organizmie, który się nazywa mikrobiotą, czyli florą bakteryjną, jelitową. Wiemy, jak dzisiaj jest to ważne. Sięgnęliśmy
wreszcie do rozwijającej się, raczkującej jeszcze genetyki, dzisiaj już bardzo mocno poznanej, a przecież przybywa nam tej wiedzy, do epigenetyki, do immunologii. I okazuje się, że w wielu, wielu procentach u małżeństw, które trafiają z powodu braku dziecka i proszą o pomoc, można, przeprowadzając według współczesnych standardów, według współczesnej wiedzy medycznej, wiele kroków diagnostycznych, bardzo szczegółowych, włączając to, w to również medycynę metaboliczną, medycynę mitochondrialną, gdzie znajduje się przyczyny, które leżą u podłoża niemożności poczęcia dziecka. Co jest niesamowicie istotne, ja chciałem akurat tym resumé zakończyć nasz program, ale myślę, że nie, że to, o czym teraz powiem, na pewno powinno być wypowiedziane właśnie teraz. A mianowicie natura stawia nam pewien próg. Małżeństwo nie może doprowadzić do poczęcia. Należy zadać sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego nie ma tego nowego życia? No, nie ma. Dlatego, że to nowe życie powinno być poczęte i rozwijać się w łonie mamy, w jej organizmie przez 10 miesięcy księżycowych, czy jak kto woli, przez 9 miesięcy kalendarzowych i ma się rozwijać w zdrowym środowisku organizmu mamy. Po to, żeby nabyć pełen potencjał swojego zdrowia, żeby urodzić się i móc żyć przez kilkadziesiąt lat, będąc zdrowym człowiekiem, a nie narażonym na występowanie szeregu nieprawidłowości, szeregu chorób po drodze. Walczymy o to pierwsze pokolenie i walczymy o pokolenie następne, bo to dziecko, które nabywa w łonie mamy pewnego potencjału zdrowia zaprogramowanego w naszej genetyce przez Pana Boga, to również nabywa potencjału zdrowia dla swoich komórek rozrodczych. Chłopczyk dla plemników, dziewczynka dla komórek jajowych. Czyli walczymy również o kolejne pokolenie. I teraz tak, jeżeli natura stawia nam barierę, a my tą barierę łamiemy poprzez techniczne podejście do problemu, wydobycie komórek jajowych, połączenie z plemnikami i transfer zarodków do jamy macicy, to jak gdyby przeskakujemy problem, który dzisiaj, czy problemy raczej powinienem powiedzieć, bo rzadko się zdarza jeden problem u małżeństwa, który stoi w opozycji do możliwości poczęcia, przeskakujemy to i próbujemy w ten sposób uporać się z brakiem potomstwa. Nie z leczeniem niepłodności, tylko z brakiem potomstwa. Jeżeli natomiast podejdziemy do tego, używając elementów ochronnej medycyny prokreacyjnej, w tym ma swoją poczytną rolę również naprotechnologia, to eliminujemy te nieprawidłowości z organizmu kobiety, z organizmu mężczyzny. Im szczegółowiej prowadzimy diagnostykę, tym szczegółowiej możemy jak gdyby nacisnąć paluszkiem na te miejsca, które przeszkadzają i wdrożyć, nie wiem, elementy medycyny zachowawczej, chirurgicznej i umożliwić małżonkom do poczęcia w sposób naturalny dziecka, które to dziecko przez 10 miesięcy księżycowych będzie się rozwijało w łonie zdrowej mamy pod opieką zdrowego taty i urodzi się z zaprogramowanym dla człowieka zdrowego potencjałem dalszego życia. I jest to niesamowicie ważne. I dzisiaj wiemy już z punktu widzenia naukowego, że w łonie mamy następuje dojrzewanie genetyczne płodu, dojrzewanie genetyczne dziecka. Geny to nie tylko zapis, że on jest. Ten gen musi się rozwinąć, albo też musimy go stłumić w sensie jego działania. I tak się dzieje w naturze. Czyli podkreślmy, panie doktorze, że naprotechnologia leczy skutki. Ochronna medycyna prokreacyjna, szerzej. Tak. Leczy zdecydowanie przyczyny, które sprawiają, że jest niemoc w posiadaniu potomstwa. Jest to niezwykle ciekawy i myślę, że dla wielu małżonków niezmiernie ważny temat. Mam nadzieję, że również w tej drugiej części na antenie Radia Maria o godzinie 21.30, na którą już serdecznie zapraszamy widzów i słuchaczy.
aby uczestniczyć w tym spotkaniu. Myślimy, że ten temat również zostanie podjęty. Niemniej jednak powróćmy do tego, co stanowi klucz naszego spotkania, czyli wpływ diety na płodność. Pan doktor wspomniał o tym zdrowej przestrzeni, prawda? Również organizmu mamy, pewnie i taty, prawda? Do poczęcia dziecka. Panie doktor, czy faktycznie zawartość naszych talerzy ma wpływ na płodność? Może odpowiem w ten sposób. Przez blisko już 10 lat pracy z małżeństwami cierpiącymi na niepłodność mamy już pewne doświadczenia, jakie żywieniowe przyczyny mogą się składać na niepłodność. To, co mąż powiedział, nie ma jednej przyczyny. Czyli zazwyczaj to jest tak, że mąż rozpoczyna diagnozę ginekologiczną, jeżeli nie ma przyczyn ginekologicznych. Jeżeli nie ma przyczyn, albo już zostały usunięte przyczyny dotyczące narządu rodnego kobiety, bądź problemy z jakością nasienia u mężczyzny, wówczas podejmujemy dalszą diagnozę w następnym etapie. I co się okazuje? Że szereg par ma niedobory witaminowe. Że szereg par ma objawy stanów zapalnych w przewodzie pokarmowym, że szereg par ma problem, zwłaszcza u kobiet, ma problem pod postacią objawów nietolerancji glutenu, klinicznie nietolerancji glutenu. I to, co możemy powiedzieć, to, że dlaczego dieta w niepłodności jest ważna. Ponieważ może pokażmy, jak wygląda wpływ diety na jakość cyklu miesięcznego kobiety. Na tej stronie mamy 6 miesięcy cyklu miesięcznego, który jest przedstawiony czerwony kolor i czerwone prostokąciki to jest krwawienie miesięczne, natomiast pozostałe zielone prostokąciki to jest okres cyklu miesięcznego, ale pozbawiony śluzu. Śluz jest warunkiem koniecznym. Śluz jest drogą dla plemników. To jest taka autostrada dla plemników, które się poprzez śluz dostają do wnętrza macicy, trafiają do jajowodów. Śluz to jest również selekcja dla tych plemników, ale jest nieodzowny, żeby komórka jajowa mogła spotkać się z plemnikiem. Czyli warunek poczęcia. To, co widzieliśmy, to były cykle, gdzie... Bez owulacji. Nie, dochodziło do owulacji, ale nie było śluzu. I teraz pytanie, dlaczego? Rzeczywiście, czy dochodzi do owulacji, bo produkcja śluzu to są estrogeny. Estrogeny to jest rosnący, wreszcie dojrzewający tuż przed pęknięciem pęcherzyk grafa, który produkuje tą największą aktywność estrogenów. A estrogen to jest budowniczy dla śluzu. I teraz nie ma śluzu. W związku z tym pytanie, nie ma owulacji? Czy też istnieją inne przyczyny braku tego śluzu? No i nadzór nad owulacją, absolutnie ultrasonograficzny, biochemiczny, w sensie sprawdzania aktywności progesteronu, estradiolu, pokazał u tejże pacjentki odbywające się jajeczkowanie. Jest owulacja. To teraz dlaczego nie mamy tej drogi? Na czym polega ten fenomen, w cudzysłowie oczywiście, braku tej drogi? No i to jest typowy przykład, jaki wpływ dieta może mieć na organizm kobiety, jeżeli chodzi o przebieg cyklu, bo to, co Państwo widzicie to jest dalej... w momencie zmiany, znaczy korekty odżywiania. Zatem jakie pokarmy wpływają pozytywnie na płodność, a jakie mogą szkodzić? Ja tylko może dokończę. Po zmianie diety i uzupełnieniu witamin pojawia się śluz i tu mamy już 3 prawidłowe cykle ze śluzem i tu już mamy moment zagnieżdżenia i poczęcia. Poczęcia dziecka i tak. Zagnieżdżenia. I to jest 4 miesiące diety i uzupełniania witamin. Dlatego dzisiaj o tym mówimy, ponieważ to jest tak ważne. Natomiast odpowiadając na pytanie, jakie pokarmy, i to jest kwestia indywidualna, ponieważ u jednego pacjenta to będzie uzupełnienie podaży tłuszczu. U drugiego to będzie zwiększenie podaży ryb i innych źródeł witaminy D. U innego pacjenta to będzie zwiększenie podaży mięsa. A z kolei u pacjentek z endometriozą unikamy czerwonego mięsa. Czyli dieta
musi być dopasowana do problemu i do niedoboru, bądź też nadmiaru, który zdiagnozujemy u pacjentki. I teraz jak często, może jeszcze pokażę jedną ilustrację, to jest ilustracja o objawach towarzyszących niepłodności. I pierwsze kolumny to są objawy dotyczące przewodu pokarmowego. Żółty to są objawy dotyczące skóry, objawy dotyczące układu oddechowego, fioletowy zaburzenia związane ze sferą emocjonalną, czyli część pacjentek wymaga pomocy psychologiczno-psychiatrycznej. To jest niezwykle ważny problem emocjonalny dla małżeństw, stąd tym też również się zajmujemy. I proszę zobaczyć, jak po 3 miesiącach diety zmienia się skala punktowa tych objawów. Czyli najczęściej mamy problemy z przewodem pokarmowym u pacjentek zgłaszających się z niepłodnością. I po zmianie diety, po 3 miesiącach ta skala punktowa, ustępują dolegliwości, poprawia się jakość cyklu miesięcznego i u wielu pacjentek dochodzi do poczęcia. Tak jest uzasadnienie. Nie ma diety uniwersalnej. Na całym świecie się poszukuje diety uniwersalnej w leczeniu niepłodności. Czyli na talerzu będziemy nakładali sobie codziennie, 5 razy dziennie to, to i to, a tego i tego nie można. Więc nie ma takiej diety uniwersalnej. To jest bardzo typowe takie postępowanie spersonalizowane, czyli bardzo indywidualne. Szukamy odpowiedniego sposobu żywienia dla odpowiedniego człowieka. I znowu, byłoby wielkim błędem, gdybyśmy tylko w diecie widzieli rozwiązanie braku potomstwa, bo przecież te nieprawidłowości żywieniowe, gdzie często pacjent mówi, przecież ja jem to samo, co mąż, co moja mama, co mój dziadek, wszyscy są zdrowi i mają dzieci, a ja mam problem. No więc nie można tego potraktować tylko tak, że dany składnik pokarmowy czy dane składniki pokarmowe nam szkodzą i przeszkadzają. W tej naszej historii zdrowia lub choroby występują również infekcje w przewodzie pokarmowym, na przykład robaczyce, na przykład infekcje Helicobacter pylori, lamblioza. One są częste, one mają duży wpływ na wartość tej flory bakteryjnej, o której wspomniałem wcześniej, w przewodzie pokarmowym, a ona z nami współpracuje. Te bakterie są nam bardzo potrzebne. I teraz w przypadku, kiedy dochodzi do zaburzeń tego systemu mikrobioty jelitowej, to zaczyna się stan zapalny w ścianie jelita. Wobec tego dany składnik pokarmowy, który był do tej pory przez nas dobrze tolerowany i nie przynosił nam żadnej choroby, może zacząć nam szkodzić. W związku z tym tu trzeba szukać takiego rozwiązania, patrząc na szereg elementów naszego zdrowia, dlatego tu wywiad i inne elementy diagnostyki są bardzo istotne. Bardzo istotny jest wywiad rodzinny. To jest ważne, czy nasza mama, babcia chorowały na cukrzycę, czy chorują na cukrzycę, czy w naszej rodzinie zdarzały się zgony z powodu chorób układu krążenia, nie wiem, wlewu krwi, do mózgu zawały. To wszystko jak gdyby determinuje sposób myślenia o problemie pacjenta, problemie, który potem się soczewkuje, skupia na braku potomstwa. A cukry, tak przez nas lubiane niejednokrotnie, jak one wpływają na płodność? Może powiedzmy tak, że węglowodany, czyli cukry, są bazą naszego zapotrzebowania. My potrzebujemy węglowodanów. Natomiast potrzebujemy węglowodanów złożonych. Potrzebujemy węglowodanów pochodzących ze zbóż i mąk z pełnego przemiału, czyli bogatych w witaminy. Więc potrzebujemy cukrów bardzo, potrzebujemy cukru węglowodanów z warzyw, z owoców we właściwych proporcjach. Natomiast nasz organizm nie potrzebuje w takich ilościach, w jakich otrzymuje, a z naszych wyliczeń wynika, że czasami u kobiet to jest 20-30 łyżeczek cukru na dobę spożycie cukru, więc jest bardzo przekroczone i właśnie cukier prosty bardzo zmienia florę jelitową. Mówiąc o bakteriach i mikrobiocie jelitowej, powinniśmy sobie wyobrazić, że jest to narząd
który u każdego z nas waży około 1-2 kg. I to właśnie mikroflora jelitowa, która jest bardzo aktywna genetycznie, który właśnie wtedy mówimy o mikrobiomie. Każdy z nas ma inny mikrobiom. I ten mikrobiom, czyli geny bakterii jelitowych, decydują o naszym zdrowiu. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli mamy nieprawidłowe bakterie jelitowe, to pojawia się szereg schorzeń tak zwanych cywilizacyjnych. Choroby układu krążenia wiązane są z nieprawidłową florą jelitową. Przykład, jeżeli nie ma fizjologicznych bakterii Lactobacillus bifidobacterium, a pojawiają się patogenne bakterie, to produkują się rakotwórcze substancje z mięsa, z mleka, z jajka. Czyli to, co byśmy zalecali jako źródło zdrowia, przy nieprawidłowej florze jest zmieniane w nieprawidłowe, toksyczne dla nas, rakotwórcze produkty. Natomiast flora jelitowa, jeżeli jest prawidłowa, to wtedy to jest jak gdyby warunek zdrowia. Prawidłowa flora jelitowa wynika z rodzaju naszego odżywiania. Jednym ze sposobów odżywiania flory jelitowej jest spożywanie błonnika, spożywanie warzyw. I dzisiejsze zalecenia dla wszystkich nas, dla wszystkich Państwa, to jest minimum 0,5 kg warzyw. Z tego błonnika z warzyw, pod wpływem mikroflory jelitowej, powstają błogosławione dla nas krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które regenerują błonę śluzową jelita, które zapewniają jej integralność i podnoszą odporność w przewodzie pokarmowym. Zwykły czosnek, zwykła cebula, zwykły karczoch, warzywa typu blukserka, warzywa. Powinniśmy odżywiać się znacznie większą ilością warzyw. Z naszych badań tutaj przeprowadzonych w klinice męża wynika, że jednym z dużych problemów jest to, że małżeństwa nie przygotowują posiłków, nie przygotowują zup. Czyli mniej więcej ponad 50%, prawie 60% jada zupy nie częściej niż 3 razy w tygodniu. A to jest to źródło warzyw, wywary z warzyw. Więc bardzo zachęcamy do tego, aby dbać o swoją florę jelitową, niekoniecznie sięgając po drogie medykamenty, ale sięgając po nasze rodzime warzywa. Byłoby, musimy zadać sobie pytanie, czy możemy zamienić batonika na marchewkę? No przecież to jest tak trudno, prawda? No trudno, wolimy zjeść batonika, bo on jest słodki, dobry. Ale jadąc do studia dzisiaj, żeśmy przeczytali jeden z artykułów, gdzie dramatycznie epidemiologia dotycząca cukrzycy mówi nam o tym, że jest to schorzenie, jest to choroba, która dramatycznie rośnie na świecie. Jest coraz więcej ludzi chorych na cukrzycę. Myślę, że uproszczeniem byłoby powiedzenie, że nasza dieta związana z dużą ilością cukru doprowadza do cukrzycy, bo to nie tak. Niemniej jednak to spożycie dużej ilości cukrów prostych na pewno predysponuje nas częściej do wystąpienia nieprawidłowości w postaci cukrzycy. A cukrzyca to niepłodność. Wtedy, kiedy w momencie, kiedy nie było leczenia insuliną, tak trafnego leczenia insuliną cukrzycy, jak się to dzieje dzisiaj, to niepłodność była bezpłodnością, czyli stanem nieodwracalnym. Dzisiaj wiele kobiet, czy też mężczyzn z cukrzycą, wyrównaną, prawidłowo prowadzoną, są rodzicami, mamą, tatą. Wpływ diety na płodność to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Telewizji Trwam oraz Radia Maria. Zapraszamy widzów oraz słuchaczy do współtworzenia tego czasu. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 00 11, z Polski Południowej 56 657 00 12. Numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 00 13 lub drugi numer kontaktowy 48 56 657 00 14 oraz numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Wpływ diety na płodność. Temat ten podejmujemy z panią doktor habilitowaną nauk medycznych Jolantą Wasilewską oraz jej mężem, panem doktorem Tadeuszem Wasilewskim.
Mówimy o kobiecie, ale zwróćmy również uwagę na mężczyznę. Jak ta dieta u mężczyzny, czy ona w ogóle ma wpływ na poczęcie, ewentualnie jak tutaj ta rzeczywistość powinna wyglądać? Ja myślę, że organizm mężczyzny niczym się nie różni od organizmu kobiety. Może jest mniej delikatny tylko. Oczywiście żartuję. Chociażby na pytanie dotyczące otyłości, dotyczące nadwagi u mężczyzny. No zdecydowanie badania statystyczne, badania kliniczne, badania medyczne pokazują, że przy wzroście BMI powyżej 30, czyli przy istniejącej nadwadze, otyłości następczej, jeżeli do takowej dochodzi, obserwujemy prawie 3,5 raza częściej u tychże mężczyzn występującą nieprawidłowość w nasieniu pod postacią obniżonej liczby plemników i pod postacią obniżonego ruchu plemników. Czyli parametrów, które są bardzo istotne, które się sprawdza badając nasienie męskie, robiąc spermiogram. Czyli liczba i ruch plemników zdecydowanie maleją. Jest to wytłumaczalne z punktu widzenia biologii, z punktu widzenia możliwości naszych badań. W związku z tym nieprawidłowe żywienie, czy nieprawidłowy sposób postępowania, ja mówię o wysiłku fizycznym, czy też inne choroby, które powodują nadwagę, to jest też droga do obniżonej płodności męskiej. Jakich składników witamin nie może zabraknąć w diecie przyszłych rodziców? Świetne pytanie. Tak jest. Czy gdybyśmy chcieli powiedzieć najprościej, to musi być właściwa podaż białka. To musi być białko zwierzęce. Jeżeli ktoś unika tej diety, to musi wtedy wówczas uzupełnić swoją dietę, zwłaszcza wegetarianie, o witaminę B12, której źródłem są przede wszystkim pokarmy mięsne. Jeśli chodzi o tłuszcze, to powinny być zróżnicowane tłuszcze, ale przede wszystkim tłuszcze, które dostarczają kwasów tak zwanych EPA i DHA, które są kluczowe w funkcjach płodności, w funkcjach błon komórkowych, które są w całym organizmie. I wówczas zalecamy spożywanie ryb 2-3 razy w tygodniu w różnych ilościach. Niektóre osoby z genetycznym polimorfizmem dotyczącym witaminy D3 wymagają całorocznej suplementacji witaminy D3. I to są osoby, u których jeśli pod koniec lata ocenimy stężenie witaminy D3 we krwi i ona jest poniżej normy, to znaczy, że nie wystarczyło lato, aby syntetyzować poprzez produkcję skórną wystarczającą ilość witaminy D3 i te osoby mają indywidualne zalecenia i podaż całoroczną witaminy D3. A zatem witaminy i pokarmy zawierające tłuszcze i witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, niezwykle ważne A, D, E i witamina K. Przy czym to są również witaminy, które są w sposób naturalny produkowane przez naszą mikrobiotę jelitową. A zatem, jeżeli właściwie się odżywiamy, co to znaczy właściwie, czyli spożywamy posiłki przygotowywane w domu z naturalnych źródeł, nie nadużywamy węglowodanów. Właściwie zdrowa dieta to jest dieta, która się składa z wszystkich dostępnych pokarmów, ze znacznym ograniczeniem żywności przetworzonej, czyli jak najwięcej staramy się przygotować w domu. I wówczas odżywiamy własną mikroflorę i mamy endogenną produkcję witamin. Czyli i to są właśnie te witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Druga grupa to są witaminy rozpuszczalne w wodzie. I to są witaminy bardzo ważne dla płodności, witaminy z grupy B. I tu możemy wymieniać B1, B2, B3, B5, B6, B9 i tak dalej. I to są witaminy, które jednak często uzupełniamy u pacjentów, ponieważ część pacjentek ma polimorfizmy genetyczne, które wskazują na to, zwłaszcza te, u których się powtarzają poronienia, że to jest genetycznie słabsza część związana z żywieniem i jednocześnie predyspozycja do poronień, do obniżonej płodności. Wtedy bardzo często pacjentka wymaga podawania czy suplementacji witamin, na przykład z grupy B, ale formy aktywnej tychże witamin, bo na tym może polegać ten defekt. Zatrzymując się jeszcze na witaminie D3, ja sobie nie zdawałem sprawy, jak istotną rolę ona może odgrywać
I czy ją się bagatelizuje, czy nie w takiej codziennej pracy lekarskiej. Okazuje się, że u pacjentów, którzy do nas trafiają, u wszystkich kobiet sprawdzamy aktywność witaminy D3 w organizmie i to jest w tej chwili epidemia. Jest po prostu, brakuje nam witaminy D3. To wynika z wielu różnych aspektów. Na pewno można o tym długo mówić, ale warto się zatrzymać i powiedzieć o tym, że receptorów dla witaminy D3 w naszym organizmie znaleziono prawie 3000. Czyli dzisiaj mówi się o witaminie D3 nie jako o witaminie, tylko jako o hormonie D3, który odgrywa niesamowitą rolę w płodności i mężczyzny, i kobiety. No właśnie, bo padło pytanie, czy dieta u mężczyzny ma jakikolwiek wpływ? No chociażby witamina D3. Dzisiaj wiadomo, że za ruch plemników odpowiadają jony wapnia. No ale trzeba ten wapń wprowadzić do komórki plemnika. No i tutaj kłania się rola witaminy D3, czyli przy braku witaminy D3 ruch prawidłowy plemników będzie obniżony. I często pacjenci słyszą, jest niemoc, nic nie możemy zrobić, nic nie możemy poprawić. Rozwiązaniem będzie program in vitro. Przy braku diagnostyki, jeżeli tą diagnostykę rozszerzymy o szereg parametrów, oczywiście w dostępnej naszej wiedzy, to znajdując, czy nazywając rzeczywiście taki stan, że brakuje nam tej witaminy D3, wprowadzając podaż tej witaminy D3 i następcze nasze działania, to sprawdzenie badania nasienia, okazuje się, że ruch plemników staje się prawidłowy. I mamy szereg przykładów na to. W związku z tym no, sięgamy do takiej medycyny no, biochemicznej, metabolicznej. Tam możemy znaleźć szereg nieprawidłowości, które leżą u podstaw chorób, które determinują również w obrębie swoich objawów niepłodność małżeńską. Wpływ diety na płodność, temat, który podejmujemy podczas naszej audycji. Rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria. Zaprośmy również widzów oraz słuchaczy do współtworzenia tego czasu. Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Halo, prosimy bardzo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę ojca, ja miałbym pytanie. Kto jest tylko z nami? Kto jest Pana z nami i skąd? Prosimy się przedstawić. Kraków, Adam. Bardzo proszę. Proszę księdza, mam pytanie do pani i pana. Wpływ diety na zdrowe życie, owszem, jak najbardziej się zgadzam. Zdrowa żywność, długie życie, mniej wizyt u lekarzy, ale wpływ diety na płodność, to mnie się wydaje, że troszeczkę się państwo chyba pogubili. No bo kobieta, która leczy się, jest niepłodna, czy mężczyzna jest niepłodny i nagle co, zacznie jeść marchewkę, pietruszkę, witaminki i nagle wszystko jej wróci. Wydaje mi się, że państwo troszeczkę się zagalopowali. Nie chcę, broń Boże, nikogo obrażać, ale wpływ diety na płodność to tak, jakbyśmy powiedzieli, zdrowa żywność powoduje super piękną pogodę. Dziękuję, to wszystko. Życzę miłego wieczoru. Panie Adamie, również pozdrawiamy pana serdecznie i ten głos pana dość taki wyrazisty. Oddajmy też możliwość, aby się ustosunkować do tego głosu. Tak. Świetne pytanie. Ja bardzo lubię trudne pytania, bo wiem, że jestem do czegoś potrzebny, że mogę się do czegoś przydać. Chcę państwu powiedzieć może przykładem. Jeżeli ktoś dzisiaj chce wygrać bieg na 110 metrów przez płotki na olimpiadzie i ma do tego 8 lat, to wokół niego będzie również krążyło wielu lekarzy czy dietetyków, którzy będą mu układali dietę i dietą, jego sposobem odżywiania będą budowali formę, żeby ten bieg wygrać. Takim biegiem w naszym życiu to jest bieg po dziecko, jedno, drugie i trzecie. I teraz w naszym organizmie mamy dwie komórki, które są bardzo wrażliwe na czynniki zewnętrzne, również i wewnętrzne, jeżeli są choroby. A mianowicie to są komórki
błony śluzowej przewodu pokarmowego i komórki płciowe, komórka jajowa i plemnik. Wobec tego to, co wkładamy na talerz i to, co jemy, w kontekście również chorób, które występują i towarzyszą nam, odgrywa niesamowite znaczenie dla naszego zdrowia. I w tym wielkiej książce naszego zdrowia są również strony, które są zatytułowane Zdrowie prokreacyjne. I mówienie, że dieta nie ma wpływu na zdrowie prokreacyjne, to ja myślę, że to jest stwierdzenie, które się mocno, mocno zagalopowało i jest zupełnie nieadekwatne i nieprawdziwe do sytuacji, do naszej codzienności. Oczywiście dziękuję panu za to takie pytanie, które było bardzo prowokacyjne, po to chyba, żeby jeszcze raz wybrzmiała rola tego, co kładziemy na talerz i jak powinniśmy się odżywiać. Pokazywała żona tą obserwację cyklu, bo ten Creighton w tym wypadku, on się tak nazywa, Creighton Model System, to jest takie narzędzie w diagnostyce i stosowane również podczas potem leczenia niepłodności małżeńskiej, które bardzo nam pomaga w tymże procesie medycznym braku potomstwa i walki o niego. I widzieliśmy na przykładzie tejże obserwacji, jak zmienia się śluz, jak zmienia się cykl, jak pojawia się śluz płodny w okresie, kiedy ta droga dla plemników jest potrzebna. Nie stało się to w wyniku żadnych leków, tylko zmiany diety. Te cykle dotyczyły pacjentki, która jest lekarzem, która na co dzień pracuje ze swoimi pacjentami, która nie chciała wierzyć na początku w to, że ta dieta może przynieść rezultat. Ja byłem bezradny, bo nie znajdowałem żadnych innych przyczyn, które były przyczynami braku śluzu. Aż wróciłem po pół roku jeszcze raz. Pytam, pani doktor, myśmy robili testy, myśmy wskazali, co należy wyeliminować. Proszę, wróćmy do tego tematu. Czy tak się dzieje? No nie dzieje się tak, bo ja w to nie wierzę. Ja mówię, proszę spróbować miesiąc, dwa. Jeżeli rzeczywiście nic się nie poprawi w tym zakresie, to rezygnujemy z tego. Ja się poddam, podniosę ręce. I ta pani doktor, pacjentka przychodzi i mówi coś nieprawdopodobnego. Rzeczywiście to, co żeście państwo zmapowali w sensie niemożliwości jedzenia przeze mnie, przez jakiś nawet krótki okres czasu przyniosło to taki rezultat. I dzisiaj się cieszy, jest w połowie trwania procesu ciąży. Mam nadzieję, że ze szczęśliwym porodem i potem z wielką radością i szczęściem posiadania potomstwa. Wracając znowu do tego pytania. U około 5-6% wszystkich pacjentów z niepłodnością, może inaczej, u par małżeńskich z niepłodnością rozpoznaje się celiakię. Czym jest celiakia? To jest choroba trzewna, polegająca na tym, że nasz organizm nieprawidłowo odpowiada na kontakt z glutenem. Czyli gluten, białko zawarte w zbożach, to jest nasza codzienność żywieniowa, sprawia, że nasz organizm w patomechanizmie autoimmunoagresji produkuje przeciwciała, które to przeciwciała zwracają się w kierunku ściany jelita, uszkadzając ją, uszkadzając błonę śluzową jelita i my jedząc, wydaje nam się zdrowo i dobrze, mamy brak wielu składników pokarmowych. I teraz jedynym rozwiązaniem dla tejże choroby, bo ta choroba powoduje między innymi niepłodność, jedynym rozwiązaniem dla tej choroby, dla tej nieprawidłowości jest eliminacja z naszego pożywienia codziennego glutenu. I okazuje się, że ci pacjenci po wielu latach starań o poczęcie, o niemożność posiadania potomstwa, do tego potomstwa doprowadzają. I takich pacjentów jest naprawdę bardzo dużo. Także nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że to jest jakiś taki wybieg medyczny, który się bardzo mocno zagalopował. Zaprośmy kolejną osobę do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto jest z nami, skąd? Prosimy bardzo. Ja mam takie pytanie. Czy dieta może pomóc na niedrożne jajowody, a również na wzrosty, które są dookoła jajowodów? Czy można coś z dietą tutaj w tym kierunku zrobić?
Dziękujemy Pani Kasiu za to pytanie, za włączenie się w nasze dzisiejsze rozmowy. Dokończone. Pozdrawiamy. Prosimy bardzo. Jeżeli byśmy spojrzeli na szereg chorób przewlekłych, które dzisiaj występują na świecie, to według WHO, według ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia, około 30% z tych chorób to są choroby dietozależne. I teraz, jeżeli nasz organizm choruje na przewlekłe choroby, to ta dieta jest bardzo istotna, bo ten nasz organizm jest osłabiony, jest nie do końca sprawny. Również ta sprawność dotyczy walki ze stanami zapalnymi. I teraz, jeżeli byśmy założyli, że wzrosty są konsekwencją istnienia stanów zapalnych na terenie miednicy mniejszej, to przy tej niesprawności organizmu, która to niesprawność również gdzieś tam w jakiejś mierze będzie determinowana nieprawidłowością w diecie czy chorobą przewodu pokarmowego, ogólnie rzecz ujmując, to na pewno walka ze wzrostami i walka przede wszystkim z chorobą, która determinuje wzrosty, będzie utrudniona. I to może być konsekwencja. Oczywiście wprowadzenie diety w momencie, kiedy te wzrosty istnieją, wprowadzenie diety w momencie, kiedy mamy niedrożność jajowodów, czy pomoże? No, myślę, że nie. Myślę, że nie jest to taka konsekwencja, której byśmy oczekiwali i spodziewali się. No niemniej jednak na pewno nie można powiedzieć, że dieta i sposób odżywiania, może sposób żywienia, że nasze żywienie nie ma żadnego znaczenia w tej materii i w tym zakresie. Może z doświadczenia jeszcze, żeby tutaj pomóc Pani Katarzynie, bardzo często, oczywiście, że wzrosty i niedrożność należy leczyć zabiegowo, ale pytanie, tak jak masz zwrócił uwagę, bardzo często u tych pacjentek wcześniej jest wieloletnia tendencja do zatrzymywania stolca i są zaparcia, a więc gromadzenie toksyn w jamie brzusznej, akurat dokładnie w sąsiedztwie macicy narządu rodnego, proszę Państwa. I bardzo często jest tak, że współistnieją z tym procesy zapalne. Współistnieją procesy zapalne, to może być infekcja Helicobacter pylori. Większość pacjentów z niepłodnością to są pacjenci, którzy mają procesy zapalne i niepłodność już dzisiaj w naszym rozumieniu to jest zapalenie. Ono może mieć tak zwany low grade inflammation, czyli niskiego stopnia zapalenie, bez gorączki, bez wysokiego CRP, ale proces zapalny bardzo często rozpoczyna się od przewodu pokarmowego, a zatem nie usuniemy wzrostów dietą, ale po operacji możemy zmniejszyć ryzyko nawrotu wzrostów i wtedy zachęcamy do takiej diety, która zlikwiduje zaparcia. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo, prosimy bardzo. Halo, dobry wieczór, szczęść Boże. Szczęść Boże, dobry wieczór. Kto jest z nami, skąd? Małgosia Józefowa. Ja mam takie zapytanie, słucham tej audycji taki problem, że byłam płodna i urodziłam trójkę dzieci, natomiast później czwarta, piąta i szósta ciąża była poroniona, choć była to w wieku takim przed 40 i po 40 i mówiono mi, że nie zajdę w ciążę, bo prawda wiek. Niestety, bardzo szczęśliwie zachodziłam w ciążę, tylko dochodziło do poronień na początku ciąży. I ginekolog, sprawdziliśmy wszystkie parametry badania i te witaminy, prawda, witamina D, witamina B12, progesteron były w niskich granicach normy, ale jeszcze normy. I zastanawiam się, jak Państwo mogliby mi tutaj w tym problemie pomóc, odpowiedzieć, na to zwrócić uwagę i co z tym zrobić. Pani Małgorzato, to dziękujemy serdecznie również za to włączenie się i prosimy serdecznie o udzielenie. Bardzo, bardzo trudno Pani pomóc przez telefon i możemy popełnić wiele błędów takich, wyciągając wnioski zupełnie niepoprawne. Ten proces doprowadzania do poczęcia, proces trwania ciąży bez poronień jest bardzo złożonym procesem i tutaj determinuje zdrowy ten proces wiele czynników i wiele elementów. Jednym z nich jest to oczywiście żywienie, o którym dzisiaj mówimy, ale to przecież nie tylko żywienie determinuje nasze zdrowie.
zdrowie. Nie podejmuję się naprawdę pomocy pani przez telefon. Jeżeli tylko pani chce, to bardzo chętnie gdzieś tam, nie wiem, zobaczę pani wyniki, skonsultuję to nawet drogą mailową i może odsłonię jakieś elementy, które do tej pory nie były badane, jeżeli oczywiście będę w stanie, bo przecież nie mamy panaceum na to, że u 100% ludzi z niepłodnością rozwiążemy ten temat, bo na świecie takiego sposobu jeszcze nikt nie znalazł. Ja mogę, jeśli można, uzupełnić, to jeżeli szczęśliwie jest pani mamą szczęśliwą trójki dzieci, to proszę zwrócić uwagę, że każda ciąża jednak to jest zubażanie organizmu matki w pewne substancje. Czyli i być może po trzech ciążach zwyczajnie w świecie czegoś brakuje. To mogą być jakieś minerały, to nie tylko witamina D3, więc tu należałoby się przyjrzeć i może suplementacja witamin po wykluczeniu stanów zapalnych, bo często jest tak, że pojawia się zwykła infekcja, może być gdziekolwiek, ale to może być infekcja w przewodzie pokarmowym i wtedy wchodzimy w ten stan zapalny. Więc my zaczynamy od tego, że zawsze zbieramy dokładny wywiad, że co jeszcze oprócz poronień. Bo coś jeszcze się być może pojawiło, być może brakuje jakiegoś składnika. Poza tym nasze zdrowie ewoluuje w miarę gdzieś tam wzrostu naszego wieku i pojawiają się różne choroby, takie, o których byśmy byli nawet nieświadomi. No. Tak. Podczas naszej dyskusji na to wpływem diety na płodność odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witamy. I kogo witamy? Nazywam się Agnieszka, jestem z Bydgoszczy. Jestem w pierwszej ciąży w czwartym, pod koniec czwartego miesiąca. Generalnie staraliśmy się jakiś czas o ciążę, półtora miesiąca przed zajściem systemu słodyczy i pić kawę. I w końcu się udało. Z tym, że przez cały pierwszy trymestr przyszłam ciężko. W sensie, generalnie do tej pory schudłam około 4 kilo przez 2-3 miesiące i nadal waga albo jest w miejscu, albo chudnę. Po niektórych pokarmach czuję się generalnie słabo, co jest dziwne. Gorzko, gorzki smak, świnotok, osłabienie nagłe do tego stopnia, że na przykład do sklepu nie mogę pójść. Co się sprowadza do tego, że jem tylko pokarmy, które w danej chwili mój organizm w jakimś stopniu toleruje, co też się boję, że jakichś składników sobie nie dostarcza albo dziecku. No i chciałam się zapytać się, jak sobie z tym radzić, ponieważ no, mimo że jestem na 2 tygodnie, od 2 tygodni na zwolnieniu lekarskim, to w sumie nawet wymioty i te dolegliwości się nasiliły. Od 2 dni zdecydowałam się na przyjmowanie leków, mimo że przyrzekłam sobie, przez całą ciążę nic nie będę brać. Raczej jestem wychowana w duchu takiego medycyny naturalnej i raczej naturalnych metod radzenia sobie z różnymi dolegliwościami. I fajnie jakby dało radę takie metody podtrzymać. Pani Agnieszko, dziękujemy również za ten głos, za to pytanie. I też życzymy Bożego błogosławieństwa w tym oczekiwaniu na rozwiązanie. Ja myślę, że leków również i leczenia chorób współistniejących, towarzyszących już procesowi ciąży, nie można się bać. One są wielokrotnie bardzo potrzebne po to, żeby to nasze zdrowie wróciło do tej tak zwanej homeostazy i do tego, aby to dzieciątko mogło się bezpiecznie dalej rozwijać w łonie kobiety. Ja myślę, że pani znowu wymaga interwencji i chyba takiego zespołu lekarzy, bo ja to tak dzisiaj postrzegam. Czyli powinien być ginekolog, powinien być gastrolog, jeżeli to są dolegliwości gastryczne, które się przedłużają i nie ustępują przy takim prostym, domowym, babcinym postępowaniu. Prostym i babcinym to nie znaczy, że nieprawidłowym.
absolutnie prawidłowym. Ale, zakorzeniony w tradycji. Ale no wymaga pani takiego postępowania na pewno i dietetyka, i gastrologa, którzy no znajdą przyczyny pani dolegliwości. Proszę pamiętać, że niepłodność jest procesem odwracalnym. I ja zaczynając program, mówiąc o definicji niepłodności, powiedziałem, że w jednym cyklu miesięcznym u zdrowych ludzi do 35 roku życia, to co powtarzam na co dzień pacjentom, ta nasza szansa poczęcia dziecka wynosi około 20%. I teraz w momencie, kiedy istnieje szereg chorób, szereg nieprawidłowości, zaburzeń w naszym organizmie, które determinują właśnie obniżenie tego wskaźnika, to ten wskaźnik jest obniżany o 3, o 5, o 12%, o 18%, ale on jest większy niż zero. I nawet bez interwencji medycznej jest możliwe poczęcie dziecka. Z tym, że z prawdopodobieństwem zdecydowanie mniejszym niż wtedy, kiedy jesteśmy w pełni zdrowi. I naszą rolą jest przeprowadzenie jak najbardziej takiej szczegółowej diagnostyki, w tym również diagnostyki żywieniowej i zdrowia w obrębie przewodu pokarmowego, również oprócz szeregu innych rzeczy, które wyłonią przyczyny, gdzie możemy się z nimi zmierzyć, sprostać tym nieprawidłowościom i wtedy wracamy znowu do tego wskaźnika 20%. I często pacjenci mówią, no dobrze, no ale pan znalazł przyczyny, żeśmy to wyeliminowali, minął jeden cykl i nie ma tego dzidziusia. No nie ma, bo my jako ludzie nie dostaliśmy od natury szansy stuprocentowej w jednym cyklu w pełnym naszym zdrowiu. To, o czym dzisiaj nie powiedzieliśmy, ja po tych wielu, wielu latach zmagania się z problemem niepłodności małżeńskiej zdecydowanie i wierzę w to w 150%, wiem, że ja powinienem walczyć o tą jakość komórki jajowej, jakość plemnika, jakość śluzu, ale palec Pana Boga jest takim elementem, bazą do powstania nowego życia, do powołania tego nowego życia i bez tego palca, bez tej decyzji, oczywiście my musimy się otworzyć na to, chcieć, ale nie bylibyśmy w stanie doprowadzić do poczęcia dzieciątka. Jeszcze może uzupełniając tutaj, żeby pani pomóc, ja myślę, że należy to pytanie zadać lekarzowi rodzinnemu, sprawdzić morfologię, sprawdzić CRP, bo to może być objaw infekcji, chociażby w układzie moczowym współistniejącej. Także potrzebne jest badanie, czyli kontakt z lekarzem, który jest najbliżej. Wpływ diety na płodność. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto jest z nami, skąd? Ja, Marianna z Pabianic. Proszę Państwa, ja już jestem w tej chwili babcią, ale kiedy byłam młoda, w 58 roku wyszłam za mąż, no oczywiście byłam wylicą, po tygodniu zastąpiłam w takim stanie. I jak poszłam do lekarza, to lekarz się nie zapytał, ale ja jeszcze tak inaczej zrobić. Pani Marianno, bo mamy poważne zakłócenia w tym połączeniu. Bardzo byśmy prosili o jeszcze próbę ponownego połączenia się, ponieważ ta jakość uniemożliwia nam kontynuowanie dalszej rozmowy. Bardzo serdecznie za to przepraszamy, ale to nie jest wina, nie leży po naszej stronie. Drodzy, w tym dyskusji nad dietą i jej wpływem na płodność, już ten temat został wywołany przez panią Agnieszkę, która wspomniała o tym, że odrzuciła bodajże kawę i cukier, prawda? I to pomogło. I tutaj też rodzi się to pytanie o używki. Używki, od których niejednokrotnie gdzieś człowiek jest no, uzależniony w takim codziennym byciu, prawda? Mówimy tutaj chociażby o kawie, ale też mówimy o napojach gazowanych, papierosy, alkohol. Jak te rzeczywistości wpływają na płodność? A jeśli chodzi o kawę, to jest też indywidualna zmienność. Są osoby, które mogą pić kawę i wówczas to może być nawet do 4 filiżanek dziennie i nie wpływa to na płodność. Natomiast są osoby, które nie powinny pić ani kawy, ani herbaty. Tak są genetycznie zaprogramowane, że to po prostu powinno być napoje w bardzo małej ilości, czyli zmienność genetyczna i samopoczucie.
Jeśli chodzi o cukier, to tak jak mówiliśmy, jest to jedna z wielkich przeszkód w drodze do poczęcia. Natomiast papierosy i alkohol absolutnie są przeciwwskazane. To są zwłaszcza alkohol u kobiet i tuż przed poczęciem, i po poczęciu odpowiada, każda ilość alkoholu po poczęciu odpowiada za potencjalnie odległe następstwa w życiu dziecka, łącznie z zespołem alkoholowo-płodowym przy nadużyciach w większych ilościach. Także alkohol absolutnie nie jest zalecany. Podobnie jak papierosy, które wprowadzają setki bardzo toksycznych substancji do organizmu i dziecko na te substancje będzie narażone. Mówiąc o okresie ciąży, jeszcze chciałam powiedzieć króciutko, że to jest okres, kiedy odbywa się programowanie metaboliczne. W okresie ciąży, w ciągu tych 9 miesięcy, planowane jest życie, jakość życia człowieka w wieku 20, 30, 50 lat. To od tych 9 miesięcy właśnie zależy i stylu życia, i aktywności fizycznej, i stresu, i napięcia emocjonalnego. Bo mówiąc o diecie, ja tu dziękuję panu Adamowi z Krakowa, ponieważ to jest, on był tak zdziwiony, panie Adamie, to pana zdziwienie mówi o tym, że my musimy o tym mówić, ponieważ dzisiaj dieta wpływa na bardzo wiele chorób. Na nadciśnienie, na chorobę Alzheimera, na depresję, na schizofrenię, to są ADHD u dzieci, to są choroby zależne od diety, więc my, także niepłodność, a właściwie ja chętniej używam pojęcia obniżona płodność, bo po tych modyfikacjach żywieniowych i stylu życia ta płodność często po prostu powraca do normy, tylko trzeba się na tym skupić. Natomiast bardzo ważnym tematem jest jeszcze powszechne odwodnienie. Pijemy za mało. Ponieważ obliczamy w jadłospisach, to większość pacjentek ma 50-60% zapotrzebowania na płyny. Potrzebujemy wszyscy około 2-2,5 litra płynów. To jest minimum. To jest 8 szklanek. Każdy z nas z dorosłych powinien tyle wypić w postaci zupy. Wody, zup, kompotów, napojów, naparów i tak dalej. Wracając jeszcze do kwestii używek, gdy na przykład mama przed okresem ciąży pali papierosy, pije kawę w dużych ilościach i następuje moment poczęcia. Jak dalej postępować? Czy zaprzestać palenia papierosów natychmiast i spożywania kawy, czy ograniczyć? Jak to wygląda? Kawa dzisiaj, papierosy natychmiast, natomiast kawa również, dlatego że ta mała istota rozwijająca się w łonie mamy nie ma enzymów, które potrafią uporać się z kofeiną. I to jest substancja dla niej trująca. Wobec tego mama, która jest w stanie błogosławionym, kobieta, która jest w stanie błogosławionym, nie powinna dotykać używek, dbając o swoje zdrowie, dba w ten sposób również o zdrowie tego małego dzieciaczka, który jest zdany na to, co mama zrobi, gdzie go posadzi, co zje i tak dalej, i tak dalej. Załóżmy, że para, małżonkowie nie mają trudności z płodnością, kłopotów z płodnością i chcą się przygotować, zadbać o siebie, przygotować się do tego ważnego momentu w ich życiu. I pytanie, kiedy, od jakiego momentu powinni rozpocząć to przygotowanie? Czy jest jakaś taka cezura? Jest, jeżeli mogę się wtrącić. Od odpowiedniego zachowania już naszej mamy. Mówiliśmy o tym dojrzewaniu genetycznym płodu, mówiliśmy o urodzeniu zdrowego dziecka, jeżeli się rozwija w zdrowym środowisku i z myślą o jego komórkach płciowych, które przekaże następnym pokoleniem. Myślę, że to jest po prostu ciąg. To tak jak ktoś pyta, od kiedy zaczyna się życie? Plemnik jest też życiem, on jest żywy, komórka jajowa jest też żywa i dochodzi do poczęcia nowej istoty ludzkiej, jeżeli te żywe dwie gamety płciowe ze sobą się połączą, dokonają fuzji. Także jest to pewien ciąg, pewien zaprogramowany ciąg przez naturę, gdzie my bardzo często mamy takie inklinacje, żeby móc to po prostu przerywać, ale przerywamy to często poprzez nieprawidłowe zachowanie, nieprawidłowy styl życia, używki, dieta czy tam błędy żywieniowe, o tak powinniśmy, myślę, że to nazwać, poprzez występowanie szeregu chorób, gdzie nie mamy na to do końca również i wpływu. Także to jest
sposób zachowania naszego, włącznie z tym talerzem i z żywieniem, jest od początku do końca i powinien być kontynuowany przez wiele pokoleń. Zdanie. Ja miałem kontakt ze środowiskiem żydowskim, którzy to Żydzi, mówili tak. Nasi małżonkowie, jak planują poczęcie dziecka, to mężczyzna przez 3 miesiące wcześniej wchodzi w taki okres odpowiedniego sposobu odżywiania się. Oczywiście to jest pewna tradycja, która to im przekazuje, ale teraz pytanie, skąd te 3 miesiące? A przecież to jest czas produkcji plemnika dojrzałego z formy pierwotnej. Panie doktorze, myślę, że będzie jeszcze sposobność, aby kontynuować ten temat w drugiej części naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria o godzinie 21.30. Doktor habilitowany, pani Jolanta Wasilewska, pediatra, alergolog wraz z małżonkiem, doktorem nauk habilitowanych, panem Tadeuszem Wasilewskim, ginekologiem, naprotechnologiem, byli gośćmi dzisiejszych rozmów niedokończonych. Za to spotkanie serca dziękujemy. Wpływ diety na płodność. A jeszcze takie pytanie, czy w tej pracy, którą państwo wykonujecie, czy współpracujecie ze świętym Gerardem Majelą? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Bardzo serdecznie ale polecam. Ale pozdrawiamy i przyjaźnimy się z rzymskim Alfosjanum. Bardzo polecam właśnie świętego Gerarda Majelle. Ale słyszeliśmy wielokrotnie w Radio Maryja. Święty redemptorysta, który pomógł już wielu, wielu maluszkom przyjść na świat. No, ale jest ojciec Pio, jest święta Tereska od Dzieciątka Jezus. No jest i wreszcie, jest niezawodna instytucja Matka Boża z Guadalupe. Także jest tych pomocników wielu, prawda? No, bez nich nie dalibyśmy rady. Amen. Bóg zapłać serdecznie za to spotkanie i zapraszamy na godzinę 21.30 na antenę Radia Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.